Poprosimy o ocenę trenera gości może najpierw. Jak pan to widział? Znaczy na pewno mieliśmy na to spotkanie przygotowany plan, który w pierwszej połowie dziewczyny realizowały w 100%. Chcieliśmy grać ten mecz w średnim pressingu, liczyć na wyjścia z kontry. Pierwsza połówka dobrze się dla nas ułożyła, strzeliliśmy dwie bramki ze stałych fragmentów gry. Uczulałem dziewczyny w drugiej połowie, że będzie na pewno dużo ciężej, bo ten wynik 2-0 to jest wynik bardzo zgubny i czasem po prostu ono powoduje to, że koncentracja u dziewczyn jest mniejsza. Drugie 20 minut tej drugiej połowy troszkę słabsze w naszym wykonaniu. Zespół z Radomia zmusił nas tutaj do obrony i dostaliśmy bramkę na 3-1 i tutaj na pewno do końca musieliśmy uważać na to, żeby tutaj w końcówce nie było jeszcze bardziej nerwowo. My się cieszymy z tych trzech punktów. Uczymy się dopiero tej ligi i można powiedzieć, że jesteśmy tutaj z meczu na mecz. Wyglądamy dużo lepiej. Przed nami kolejne mecze i będziemy szukali dalej kolejnych punktów, żeby spokojnie się w tej lidze utrzymać. Zuzanna, jak ty widziałaś tą grę waszą przeciwko Spadkowiczowi z Ekstraklasy? Znaczy, tak jak trener powiedział, mieliśmy swoje założenie na ten mecz i myślę, że wykonaliśmy go w 100% na pewno w pierwszej połowie. Druga, tak jak mówiliśmy, troszkę słabsza, ale nie było źle. Panie trenerze, kolejny mecz i 3 punkty odjechały i 3 bramki w sieci. Jak pan to skomentuje? Tak, nasza drużyna, to można powiedzieć, że w tym sezonie to jest jedna wielka sinusoida, bo zaczynamy źle, potem gramy bardzo dobrze. I tak jak w dzisiejszym meczu, po tej 3-tygodniowej przerwie, chyba troszeczkę za długa ta przerwa była, też nam troszeczkę tak w tej pierwszej połowie jakby się grało tak, jakbyśmy się tak troszeczkę spotkali pierwszy raz na tym boisku, no to z tego, że tam prowadziliśmy grę, kiedy takie błędy w obronie popełniamy, tradycyjnie po stałych fragmentach gry, gdzie na 14 bramek straconych w tej pierwszej lidze, to chyba 10 straciliśmy po stałych fragmentach gry. No nie przystoi. Tutaj w bramce Iza no troszeczkę, nie wiem, czy jest jakaś zdeprymowana, czy troszeczkę pod prąd podpięta, ale brakuje, nie wiem, jakiejś takiej pewności siebie. I mówię, te stałe fragmenty gry drużyny przeciwnej, tutaj nasza obrona w defensywie, to nas to troszeczkę gubi. Piłką naprawdę fajnie gramy, fajnie operujemy, tylko no tak się niefortunnie składa, że nic z tego nie ma, bo dochodzimy do 16 metra i w pierwszej połowie no, zabrakło nam tych celnych strzałów przede wszystkim, a w drugiej połowie strzały były, ale niecelne. Myślę, że wyciągniemy wnioski z tego spotkania i za tydzień w Częstochowie pokażemy się troszeczkę z lepszej strony. Ola, jak ty widziałaś, co zabrakło dzisiaj w mecie? Na pewno skuteczności, bo jedna bramka to jest gdzieś mało. Miałyśmy kilka tych sytuacji. Ogólnie nasza gra może nie wygląda źle. Do momentu na swojej połowie potrafiliśmy wymieniać 6 podania, ale gdzieś już gra do przodu nam się nie kleiła tak naprawdę. No i w obronie jako drużyna grałyśmy dosyć słabo i te stałe fragmenty, to myślę, że to przeważyło, że gdzieś w tej obronie prezentowaliśmy się jako drużyna słabo.